Groźna baba. Brawo! Felicja Boska! Brawo! Pan magister Dariusz Juźniak. Brawo, brawo. Pan magister Mateusz Kaleta. Magister Kaleta, o którego głowa nie ta. Magister Aleksandra Kornicka. Magister Maksymilian Kosowski. Maksymilian. Magister Iwona Kowalska. Maksymilian Iwona Kowalska. Magister Szymon Kozuba. Magister Joanna Kudaś. Magister Marta Milde. Magister Karolina Piech. Magister Maciej Piech. Magister Eliza Pietrzykowska. Magister Mateusz Piendel. Magister Anna Pleskot. Magister Marek Szypulski. Magister Emilia Topolska. Magister Iwona Cydzik. Magister Damian Tułacz. Magister Małgorzata Wołowicz. Magister Urszula Zwyszyńska. Dyplomy ukończenia studiów otwierą także z rąk ojców rektorów absolwenci studiów licencjackich oraz inżynierskich. Pani Justyna Paścik. Pani Aleksandra Broncel. Pani Dominika Celińska. Pan Jakub Grala.
Pan Sebastian Grodzki. Pan Wojciech Heron. Pan Michał Kubala. Pan Szymon Jędruchów. Pan Paweł Kaczmarek. Pani Marta Klimczak. Pan Daniel Klimczyk. Pani Monika Kordowska. Pan Samuel Kukuczka. Pani Natalia Kurowska. Pani Agnieszka Kutyła. Pani Anna Maciąg. Pan Kamil Marek. Maciąg dopiero skończyła studia, bo ona w Breżniewie jest nieprzygotowana. Pani Katarzyna Mól. Pan Grzegorz Niewieczerzał. Pan Adam Owczarzak. On nie był u Świadków Jehowy na wieczerzy paschalnej. Pan Krzysztof On nie był. Pani Marta Pawlak. Marta Pawlak. Nic na to nie poradzimy. Pan Maciej Pawłowski. Pani Milena Rossal. Pani Magdalena Siemienas. Pan Bartosz Stelmasik. Pani Katarzyna Stróżyk. Stróżyk. Poniedziałek płacimy. Pan Dominik Szlak. Pan Dominik Szlak. Żeby... Pan Eryk Urbaś. Jego Szlak. Pani Karolina Woźniacka. Woźniacka. Pani Maria Zakrzewska. Pani Monika Cywajło. Cywajło. Kuleje lot. I pani Katarzyna Żyjewska. Pani Katarzyna Żyjewska. Aby nie Żmijewska. I spotykamy się za chwileczkę na schodach amfiteatru. Wstaniemy do wspólnego zdjęcia. Zapraszam. Kochani, jest jeszcze z nami ojciec rektor, ale są też studenci, którzy chcą na ręce wicerektora podziękować swoim wykładowcom, wychowawcom. Już większość ludzi wyszła ze świątyni, z sanktuarium. To może dobrze, bo jesteśmy teraz w rodzinie, w której spędziliśmy ostatnie 5 naszych lat i w związku z tym też chciałbym przywitać się ze wszystkimi tu obecnymi tym prostym, pięknym pozdrowieniem, którego używamy w naszej uczelni, czyli szczęść Boże. Życzymy, życzymy. Myślę, można powiedzieć, że wspólnie z ojcem rektorem rozpoczynamy. Z ojcem rektorem. My trafiliśmy tutaj różnymi drogami. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa. Na szczęście Maryi. Trafił do Torunia i rozpoczął tutaj posługę i będąc rektorem tej uczelni. Bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy za zbudowanie tego genius loci, czyli ducha miejsca, czyli tego klimatu, o którym ksiądz rektor tak często mówi, klimatu rodzinnego. Co teraz znaczy rodzinnego? To, że jest życie. I za to życie w rodzinie dziękujemy. Z jednej strony oczywiście tak, za ojcowską pomoc, za rozmowy, za ojcowską tę pomoc, doświadczeń, które ojciec nam przekazywał, ale także tak, jak w życiu, za to, że się docieramy, rozwiązaliśmy kilku momentach. To było piękne. I za co za to bardzo dziękuję. Na szczęście Mary. Młodego chłopaka, studenta, który pochodził z niezbyt zamożnej rodziny, także nie miał tego życia. Niezbyt zamożnej rodziny pochodzi. Związał się jakoś z poezją, był autorem takich utworów jak Tworzywo,
czy list do przyjaciela. I ten młody chłopak też w pewnym momencie swojego życia spotkał szewca, który rozwinął i pogłębił jego zainteresowania. I o tym młodym chłopaku, o tym studencie mówimy dzisiaj, że był największym z Rodosławian. I ten największy z Rodosławian właśnie mówił w Częstochowie, że najpiękniejsza działalność człowieka to praca nad sobą. I ojciec też nam tą pracę nad sobą umożliwił w tej uczelni. Bardzo za to dziękujemy. I mamy świadomość tego, że teraz ruszamy w świat, ruszamy w Polskę, ruszamy w różne części, tam gdzie nas życie zawiedzie. I chcemy z tym bogactwem, z tym wszystkim, co tutaj dostaliśmy, z tym miejscem, z tymi rozmowami, z tymi ludźmi, których spotkaliśmy, chcemy iść i tak rozwijać się, tak się układać, tak się wzrastać i robić wszystko na naszą miarę. Wszystko to, co możemy zrobić, chcemy to zrobić. Dziękujemy. Te podziękowania i nie żegnamy się, może to jest dla nas zakończenie roku, nie żegnamy się i chcemy się żegnać. Bo uczelnia i wszystko co dostaliśmy dorosło w nas i teraz idzie z nami i chcemy to rozwijać. Tak jak ten młody chłopak Sladowic, który stał się świętym człowiekiem. I przez to też, że tu jeszcze chciałbym podkreślić, że my pamiętamy Jana Pawła II jako już tego, który odchodził do domu ojca. Wiedzieliśmy, wielki papież odchodził do domu ojca. Na tej sali były jeszcze, są osoby, które pamiętają go nie tylko, i ogólnie w Polsce są osoby, które nie tylko pamiętają go jako wielkiego papieża, który zmienił losy Polski i świata, nie tylko jako arcybiskupa Krakowa, nie tylko żyją osoby, którym nawet może dwóje postawił w kulu, kiedy wykładam na Katolickim Uniwersytecie Niemieckim. Może żyją osoby i pewnie tak, z którymi nie tylko były na wyprawach, na kajakach, kiedy nazywali go wujkiem. Ale to są też tacy, którzy pamiętają go jako rówieśnika ze szkolnej ławy. To była mowa o świętości. I myślę, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, też jest naszym patronem. I mamy świadomość tego, że on także był studentem. A zatem dziękujemy ojcu rektorowi. Te życzenia są faktyczne i symboliczne. Symboliczne dlatego, że przekazujemy je na ręce ojca rektora, ale one są także kierowane do całej uczelni, do wszystkich, do ojca dyrektora, do ojców duszpasterzy, do ojca Dariusza, ojca Benedykta i całej tej uczelni. Dziękujemy ci uczelni. Dziękujemy. Bardzo serdecznie podziękować społeczności akademickiej. Bardzo dziękujemy, kochani, za to święto. Teraz okazja do tego, by przyjąć kwiaty i wdzięczność. To przeżywał ojciec rektor. Widzowie to widzą, a słuchacze niech słyszą, bo są jeszcze z nami. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za to wspólne spotkanie. Tutaj słowa też wdzięczności. Maria, widzów telewizji Trwam. Zakończyliśmy piękne uroczystości podczas mszy świętej. Zadrażańskie zło. Zanotowy wynajem w Polsce zostały poświęcone organy do świątyni wodów wdzięczności za Jana Pawła II. Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do powstania i drodzy Państwa, a to zadrajmy. Prosimy, pamiętajcie, bo to jest też i wasze dzieło. Bardzo dziękujemy tym, którzy już spadli do dzieła i którzy to jeszcze uczynią, bo jeszcze potrzeba tych środków. Zapraszamy do sanktuarium. Te drzwi są zawsze otwarte. Każdego dnia. Na szczęście chory! Jutro o godzinie 8:12 i 18:00 w Eucharystii. Zapraszamy do przywodu. Może Sokolic, może gdzieś Santuario Nacional de la
na gwiazd nowej ewangelizacji i święta Jana Pawła II w Toruniu wraz z naszymi antenie eucharystii, którym przewodniczą Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Salvador Antonio Nemocius Apostolski w Polsce. To z racji inauguracji roku akademickiego i zdrowiu, i szczęścia, i błogosławieństwa na święto Maryi. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15. Naszym gościem będzie minister środowiska, pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko. Temat spotkania: Misja Polski w jednoczącej się Europie. Środowiskowy punkt widzenia. Radio Maryja, telewizja Trwam, 18.15 i kontynuacja o 21.30 na antenie Radia Maryja. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Tu Radio Maryja, jest 14.22. Zapraszamy do wysłuchania felietu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówi do nas doktor habilitowany Marek Czachorowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie ma sensu się spierać, co jest ważniejsze, czy reforma edukacji, czy też reforma szkolnictwa wyższego. Jedno i drugie jest ważne, a nawet arcyważne, bo dotyczy instytucjonalnej pomocy osobom młodym, ich rozwoju intelektualnym i moralnym. Ważniejsze jest to niż reformy sądownictwa, sprawy dotyczące kradzieży VAT-u czy warszawskich kamieni. Ale zapowiedziane i ostatnio ogłoszone zmiany w szkolnictwie wyższym wydaje się, że skupiają mniejszą uwagę nie tylko polityków i mediów, ale... Sami Państwo widzicie, ile tutaj tych magistrów, prawda? Czy to jest zgodne z duchem Biblii? Czy to jest zgodne z duchem chrześcijaństwa? Oczywiście, że nie. A dlaczego nie? To no, trzeba się domyślić. Chociaż mówi się wymyślić. Domyślać. Wymyślać. Ta oferta dla niektórych jest ważniejsza niż wolność nauki. Jakoby najpilniejszym zadaniem dla polskiej nauki jest pogoń za światowymi centrami, które decydują... No nie tylko za światowymi, jeszcze za religijnymi centrami też. Bardziej kształceni, bo to magistry. Magistry to więc... Każdy chciał być magistrem. Jezus Chrystus mówił, abyście nie nazywali rabbi nikogo z siebie, rabbi, uczony w piśmie, faryzeusz, każdy był rabbi. Nie wolno. Nie wolno. Nazwał ten projekt kontynuacją dzieła minister Kudryckiej, niszczycielki nauki z poprzedniej ekipy rządowej. W pewnym prawicowym tygodniku oddano głos na temat reformy szkolnictwa wyższego nagradzonemu specjaliście właściwie od wszystkiego, łącznie z amerykańską historią, hollywoodzkim filmem, teatrem i bieżącą polityką. Widać, że i dzisiaj mamy tak zwanych ludzi renesansu, którzy na każdy temat wypowiedzą się obszernie, ze swadą, poczuciem godności i zagwarantowanymi oklaskami. Czy jednak nie trzeba reformy szkolnictwa wyższego oddać poważnym ludziom nauki, rozumiejącym jednak ich całość, a nie tylko jakąś swoją szczegółową dyscyplinę, jak na przykład fizykę czy matematykę? Być może trudno jest dzisiaj znaleźć takich specjalistów od całości nauki, bo w PRL-u i III RP nie przeoczono rangi szkolnictwa wyższego i skutecznie na całe dziesięciolecia spacyfikowano polskie szkolnictwo wyższe, zwłaszcza tak zwaną humanistykę. O jej poziomie decydują w dalszym ciągu kadry jeszcze z okresu Stalina. Jeden z takich profesorów, decydentów, studiował tak zwaną filozofię marksistowską w Moskwie od 1950 roku. Aż do 1996 rozdawał stopnie i tytuły naukowe. Czy także tej sprawy nie powinna załatwić reforma nauki? Jeśli reforma polskich środowisk prawniczych z
wzbudziła aż taki szaleńczy sprzeciw, to pewnie z tego powodu, że trafia w samosędną patologię tego środowiska. Jeśli zaś na ulicach nie widzimy studentów i naukowców protestujących wobec propozycji zmian w polskim szkolnictwie wyższym, to pewnie z tego powodu, że te propozycje nie uderzają w żadne patologie rodem z totalitarnego PRL. A przecież to właśnie podczas studiów wyższych polskie elity powinny spotkać prawdziwych intelektualnych i osobowych gigantów, którzy wstrząsną aż do korzeni ich sposobem myślenia i działania. Miałem to szczęście i to jeszcze w epoce PRL-u lat 70., kiedy to Katolicki Uniwersytet Lubelski zgromadził nieprawdopodobną światową czołówkę intelektualną, nie tylko profesorów, ale także studentów. Przebywali oni z wyboru do Lublina, z całej Polski, bo nie była to uczelnia regionalna, ale światowa, jedyna w tym obszarze świata, a być może jedyna w całej ówczesnej Europie, zjadanej przez rewolucję 1968 roku. Świeccy przybywali wtedy na kul, otrzymując od razu większy bilet, zwłaszcza jeżeli pochodziło się z miejscowości prawie całkowicie spacyfikowanych przez towarzyszy. Lublin oferował jedyną niepowtarzalną wtedy w świecie uczelnię, a jej ośrodkiem był wczesny Wydział Filozofii. Mówiono wtedy, od Berlina do Seulu, filozofia tylko na kulu. Ale tę diagnozę trzeba jeszcze rozszerzyć, co podpowiada się w niedawnej, głośnej deklaracji paryskiej intelektualistów europejskich, zatytułowanej Europa, jaką wierzymy. Podpisało ją także kilku znanych polskich profesorów. Ostrzegają oni, że wszystkie wyższe uczelnie są współcześnie głównym ośrodkiem wypaczającym, niszczącym cywilizacyjny dorobek Europy. Jakże ją zatem ratować bez istotnej, a nie kosmetycznej zmiany uniwersytetów? Z pewnością nie da się tego dokonać odgórnie, ale ministerstwo nie może i nie powinno w tym przeszkadzać. Powinno tworzyć właściwe drogi takiej reformy. Jakże jednak nie będzie przeszkadzać, jeżeli wpierw nie diagnozuje się negatywnego stanu współczesnej nauki i zaleca pogoń ze światowymi trendami. Nie krytykuje się przecież w tym ponad 100-stronicowym dokumencie błędnego modelu nauki przeważającego we współczesnym świecie, ale uznaje się go za pozytywny. Tymczasem jest to model fałszywy, odchodzący od klasycznego ideału wiedzy jako wartościowej dla nich samej, a nie z racji oczekiwanych jakichś korzyści. Ale ministerialni urzędnicy chcą, aby uniwersytety wpierw przynosiły państwu, no i urzędnikom, pieniądze. Czy o nie chodzi w nauce? Trzeba tu odróżnić rozmaite typy nauki, pozachęcać do nadążania za światową czołówką, należy politechniki i inne uczelnie zorientowane na wymierne korzyści. Ale nie da się całości ludzkiej wiedzy zamknąć w tych ramach. Takie ramy są śmiertelne dla uniwersytetu, który jako alma mater ma rodzić ludzi, ale nie takich, którzy potrafią robić interesy, ale ludzi gotowych poszukiwać prawdy, nawet jeżeli spotka ich za to cierpienie, zwolnienia z pracy i nędza. Takiej reformy nauki Polska pilnie potrzebuje. Szczęść Boże. Totalizm z tytułu Myśląc Ojczyzna, mówił do nas doktor habilitowany Marek Czochorowski. Jest godzina 14:30. Plácido Domingo Tenor, jako Mefisto Nikolaj Giaunov Bass.
jako Małgorzata Mirella Freni Sopran, jako Zibel Michelle Coma Sopran. Do rozpaczonej Małgorzaty przybywa Zibel, który chce rozprawić się z Faustem. Małgorzata prosi Zibla, aby ten zaniechał zemsty. Zibel, widząc, że Małgorzata nadal kocha Fausta, wysłuchał jej prośby. Małgorzata zostaje sama. Zwraca się z prośbą do Boga. Wspieraj mnie, Boże. Ześlij Twoją łaskę z nieba. Przykrości, które mnie znieważają, nie powinny zamknąć przede mną drzwi świątyni Pana. Pójdę modlić się za dziecko i za niego. Za dziecko modlij się. I znowu deszcz pada. Możliwości. Nowe możliwości, nowe dialogi, odkrywajmy. Proszę Państwa, ale jeden. Jest to jednoosobowy projekt w 100%. Opierasz się na pomocy przy muzyce albo grafice, czy wszystko robisz sam? Nie, mam wieloletnie doświadczenie muzyczne. Pracowałem też jako grafik, a są moją pasją, więc fajnie, nowe że mogę to połączyć. Nowe doświadczenia, nowe rzeczy. Więc tutaj mamy jednoosobowy projekt. Po drugiej stronie niepowtarzalny, stołu, w którym teraz siedzimy, studio Warsaw Games i gra. Zapisuję, proszę Państwa. Panowie, umysł ludzki niesamowity, proszę Państwa. W zasadzie platformówka. Wymyśliliśmy ją tak, żeby wyglądała jak stary film Niemy. Użyliśmy specjalnych efektów i filtrów, żeby to przypominało czarno-biały film Niemy. Inspirujemy się takim starym kinem trochę, tak żeby ta gra miała właśnie taki klimat. Jest to platformówka taka specyficzna. Projektujemy ją tak, żeby była dosyć trudna. Zagadki i przeszkody są śmiertelne dla bohatera, trzeba się sporo nagłowić, żeby przechodzić dalej razem z fabułą gry. Jest troszkę klimaty retro, ale trochę także fantastyki w tym wszystkim jest i takiej staroszkolnej grozy. Tak, mieliśmy od początku taki pomysł, żeby zrobić taką nieprzyjemną czy też straszną bajkę, więc razem z bohaterem gry przemierzamy kolejne światy i spotykamy sytuacje i zdarzenia znane z bajek, ale zmienione w klimacie właśnie grozy. Ja tutaj oddam głos może Pawłowi Flancy, dlatego że gra ma ten specyficzny swój wygląd, grafikę. Ja nie wiem, czy to jest dobre trochę, ale że nie jestem częścią Tima Burtona, jak patrzyłem na grafikę. To jest dokładnie ta stylistyka, którą chcieliśmy i od początku do końca pasowała. Do całego wcześniej. I zdrowia, i szczęść, i błogosławieństwa, na szczęście marne. No właśnie, to jego specyficzna kreska, ale także u niego klimatyczne upływanie prozy Edgara Allana Poe, uczuć tego upływania do niemieckiego ekspresjonizmu, a cały czas ten kolejne odwołanie stosuje chwilę z moich filmów, zresztą tym, że po tym, co wstępnie miałem możliwość się zapoznać, też się odbija. Cieszymy się, że to widać, bo takie było zamierzenie. Więc mamy do czynienia dwa zupełnie inne projekty. Wy tutaj pracujecie w kilka osób. Jak jakości jest wasze studio? Trzy osoby, jest dwóch programistów, jeden game designer. Ja jestem odpowiedzialny za grafikę, jak również za... Czyli wszystko, co potrzeba, żeby grę stworzyć. Otóż to. Ile czasu pracujecie nad Jim Alone i kiedy gra będzie ostatecznie kupiona? To była dobra sprawa. Zaczęliśmy pracę nad grą. Pracujecie, tak. A premiera jest przewidziana na marzec. Czyli też dosyć krótki okres, bo mówimy o 10 miesięcy. Trzyosobowe studio, 10 miesięcy na stworzenie przyszłego. Tak jak obecną jest, rozumiem, założony projekt, taki jest plan. Dokładnie. Z drugiej strony, Michał, ile czasu ty pracujesz nad swoim projektem i kiedy będzie meta? Oj, tak, powstaje mniej więcej od 2 lat. Tylko wcześniej bym miał troszeczkę inną koncepcję, bo zaczynał jako visual novel w połączeniu właśnie z point and clickiem. Po pół roku, po prostu korzystając z tych samych asetów, został zmieniony właśnie na obecną formę, czyli beat'em up w połączeniu z RPG-iem. Tak, może taki. Przebieg już powoli pakujemy graty. No. Jakby tam podszedł pan, otworzył jeżeli kółkę, wersja angielska, to a jak wyjedziemy, to przyjdzie i powie, że wiemy, co, bo tam ze 2 razy będziemy musieli iść. Jak rozumiem, dla was jednego wygrawcy, Aleksandrze, z jednej strony mówię, jakby pan już powiedział, że kolega pakuje graty, ja idę już, będę wynosił. No dobra. Dobrze rozumiem. Z drugiej strony to jest terminarz, planowanie premier, a potem poganianie deweloperów, żeby się rozmieścili w czasie, co też nie jest tam raczej jak się to wyrusza. Znaczy,
Ja z jednej strony mam szczęście i nieszczęście. Z jednej strony jestem współwłaścicielem, a z drugiej strony nie mam praktycznie nic wspólnego z marketingiem i ze sprzedażą. Natomiast jestem z innym wydziałem, który się za odbiór majstrów, zatwierdzanie i też właśnie sprawdzanie kłody. W związku z tym widzimy jakby od samego początku, że ja biorę udział w aktywizowaniu tytułów na rynku i trafiliśmy na bardzo dobry moment, bo tak naprawdę bez żadnej większej reklamy, tylko to też się ładnie poszło dzięki temu, jak mamy skonstruowaną ofertę, udało nam się bardzo szybko zbudować bardzo fajne portfolio, bardzo zdywersyfikowanych projektów i celujących naprawdę przeróżne nisze, przeróżnych gamerów. Niektóre mają potencjał na hit na poziomie światowym, a niektóre są troszeczkę mniejsze i bardziej wycelowane w konkretnych ludzi. No, to jest jak najbardziej to jest w porządku. Pytanie, po co w roku 2017 jest komuś wydawca, dlatego że teoretycznie wystarczy grę złożyć, dopiąć, porozumieć się ze Steamem, puścić ją w sieć, gra jest dostępna, a ona zniknie wtedy najprawdopodobniej. Problem jest taki, że w tym roku wydano, poprawcie mnie, jeśli ktoś pomylał, chyba 38% w ogóle gier, które wyszły na zeszłym, tak. W historii całej potworne ilości gier, więc z jednej strony wszystkie narzędzia są. Tak naprawdę, jeśli mamy czas, to możemy się nauczyć wszystkiego, możemy zdobyć wszystkie niezbędne kontakty. Natomiast no, czas naprawdę nie pozwala najczęściej. Też renesans się skończył, kredyt chce się zająć tym, co lubi najbardziej. Czyli niektórzy chcą robić gry, niektórzy chcą siedzieć nad ich sprzedażą, niektórzy siedzieć nad ich marketingiem. Niektórzy patrzeć na wszystkich jak ja. Też jest z tego frajda, natomiast bardzo, bardzo trudno tak naprawdę jest, nie licząc na szczęście, mieć no, uzasadnioną pewność, że nasza gra zostanie odnaleziona na rynku i że ona się odnajdzie jak, tak sama z siebie. Jak wy widzicie swoją rolę, swoją funkcję pośrednika pomiędzy deweloperami a Steamem? Czy mówimy o szerszym, bardziej kompleksowym podejściu do kwestii wydawania, dystrybucji? Nie, my podchodzimy maksymalnie kompleksowo jak się da. Po prostu po drugiej stronie na outputcie mamy nie tylko Steam, ale my też pracujemy i jesteśmy w trakcie podpisywania różnych umów także z tymi rynkami, gdzie Steam jest nieobecny albo ma bardzo utrudnione działania, czyli generalnie mówimy o Azji w tym momencie i także powoli zaczynamy myśleć gdzieś o kierunkach afrykańskich, no bo tam tak naprawdę Steam niewiele jest w stanie zrobić, tak, w Chinach z powodów, powiedziałbym, nie wiem, politycznych tak naprawdę, natomiast tamten rynek jest gigantyczny. Jeżeli udałoby nam się umieścić tam tytuł, który stałby się tam hitem, to generalnie wszyscy byliby bardzo, bardzo bogaci, mieliby dużo pieniędzy na kolejne projekty. A co z nośnikami fizycznymi i różnymi wybajerzonymi kolekcjonerskimi wydaniami z bonusami? Ale oczywiście jak najbardziej tak, tylko że teraz podstawą rzeczywiście jest wydawanie gier cyfrowych. W momencie, kiedy gra już się przyjmie albo jest rzeczywiście, jest to powiedzmy dany typ gry, który sprzedaje się na nośnikach fizycznych, no to wtedy od razu jak bierzemy to pod uwagę. Wszelkiego typu na przykład symulatory, które możemy znaleźć walające się w dyskontach na przykład, no to one zawsze lądują w pudełkach, tak? Ponieważ ludzie bardzo lubią wziąć sobie symulator ogrodniczy albo farmy czegoś tak za te 9,90 i no to musimy iść w pudełku najczęściej. To w takim razie odwrócę pytanie do deweloperów. Panowie, w przypadku waszego studia Warsaw Games, co wam daje współpraca z właśnie FatDog Games? Tak jak powiedzieliście, projekt trwa od maja, a FatDog Games, o ile pamiętam, funkcjonuje w tej postaci od kwietnia. Czyli jak przypuszczam, jesteście prawie od początku związani właśnie. Tak, byliśmy w sumie jedną z pierwszych gier, którą zaopiekował się FatDog, co daje nam przede wszystkim niesamowity komfort pracy. Musimy się przejmować takimi rzeczami jak marketing, jak sprzedaż, załatwianiem chociażby targów. To jest dla nas bardzo dużo, możemy skupić się tylko i wyłącznie na swojej pracy, więc w tym przypadku komfort jest genialną rzeczą. A jak rozumiem, koledzy z FatDog Games też wam narzucają pewien reżim pracy. Nie jesteście tutaj zdani na siebie, myśląc, zrobimy, jak będzie gotowe i wtedy wypuścimy. Musicie się trzymać tutaj pewnych założeń. Niezupełnie. Przychodząc z projektem, przyszliśmy z gotową wyceną, jak to będzie faktycznie wyglądało na timeline. Zostało to zaakceptowane. Nasze wyceny
są realne, więc jakby nie uważamy tego za reżim, tylko faktyczny deadline, na którym się spokojnie wyrobimy. Czy po prostu harmonogram, który przyjęliście, ale też którego musicie się trzymać? Oczywiście. Musimy się trzymać, ale w zasadzie jesteśmy zadowoleni z tego, bo dzięki temu ta gra naprawdę, produkcja gry idzie do przodu równym tempem. Nie mamy przestojów, tak? Mamy harmonogram, trzymamy się go. To jest dobre dla obu stron w zasadzie. Czy to jest zgodne z filozofią tak naprawdę u nas, no bo okej, wydawnictwo jest młode, natomiast ja też byłem deweloperem, wiele lat robiłem też bardzo dużo do zagranicy przeróżnych dziwnych rzeczy, tak? Więc ja na przykład symulacje na Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to, co z wcześniejszych doświadczeń biznesowych udało nam się wynieść, co jest bardzo ważne, co jesteśmy generalnie nieutrudnione to oznacza, że jeżeli umawiamy się na harmonogram, staramy się przyjąć na harmonogram, który jest stosowny, dajemy jeszcze jakąś zakładkę, to nie próbujemy gdzieś tam ciąć tych budżetów, gdzieś tam szmarnie, tak? Dlaczego? No to też będzie problem, bo to się rzeczywiście gdzieś coś nie wystarczy. Więc jeżeli my układamy wszystko w ten sposób, żeby wszyscy mieli udane pracę, no tak jak w przypadku chłopaków, generalnie targi są toczące, zupełnie inna historia jest po stronie Michała. Ty, tak jak powiedziałeś, pracujesz nad swoją grą już od około 2 lat. W międzyczasie zupełnie zmieniła się koncepcja tego wszystkiego. W jaki sposób u ciebie współpraca z Fandom Games wpłynęła na twój projekt i współpracę produkcyjną? Znaczy, jeszcze zaniosłem, czy jest takie okazji w momencie, jak gra już bardzo źle wygląda, to tego testy trwały. Też mam w sumie też wcześniej wydawca i mogę nam powiedzieć, co z tego doświadczenia z Fandom Games jest o niebo lepiej. Nawet nie mam najmniejszego porównania. Chociażby to nie to, co zajęło mi dzisiaj, jest przede wszystkim bezpłatna umowa, bo żeby po prostu była dobra współpraca, obie strony muszą być zadowolone z tej współpracy, nie wiem, że tak powiem. Więc spodziewamy się, że przedstawione jest po prostu plan działania, jaki jest zatwierdzony przez dwie strony, to ruszamy. I co mi się podobało u Fandoga, to właśnie wsparcie właśnie marketingowe, że ja mogę się zająć grą, devem, a marketingiem i promocją gry zajmuje się wydawca. Tak samo są bardzo pomogły targi, może też nie musiałem już organizować, właśnie wszystko przez to już było załatwione. Wiadomo, na targach też się musiałem działać, ale pod tym względem jest naprawdę fajnie. No i dokładnie tak samo jest ustalony termin, na który sam się godzę, prawda, sam wyznaczam termin. Są ustalone kamienie milowe i do tego po prostu działamy. A co z kwestiami kreatywnymi? Może twoja gra jest z jednej strony złożona, z drugiej strony jednak mimo wszystko trudna. Celujesz w określony typ gracza z dowolnym, który ja oczywiście klasyfikuję jeszcze przed premierą, przed graniem w niego jako dosyć niszowy. To nie musi się udać, to jest dosyć ryzykowne. Zgadza się z tym celu, jest 100% świat. Znaczy może tak, gra zaczęła bo miała być takim prostym bitem, a od lewej do prawej. Ale potem w pewnym momencie zdecydowałem, to pomysł, który dawno temu chciałem zrealizować, jest akurat na to czas. Dawno nie było takiej gry Golden Heroes, czy właśnie Scorpio Conversus. Poza tym jest mało takich gier z bardzo prostego powodu, są ryzykowne, bo niespomiernie dużo kosztów, a niespomiernie mały zwrot. Po prostu właśnie jest to bardzo wąska nisza. No i co w takiej sytuacji, jak tworzysz grę, nie jest ona łatwa, co ją pokazują, Michał, weź łatwiej trochę, bo to co trudne jest. Znaczy, no tutaj jest ten plus też, że jednak no, mamy to jakąś umowę, żeby pomysł przedstawiony. I może tak, jak był przed koncept przedstawiony, to przedstawiłem koncept może gry trudnej i na to się zgodziliśmy. Zobaczymy oczywiście, jak to dalej pójdzie, bo na razie jak będą jakieś kolejne wybory, okaże się, że no nie wiem, target, czyli ludzie, którzy grają w gry, tak jak Sousa, mają rzeczywiście z tym jakiś wielki problem z odkryciem tego, który sobie pojedzie, no to wiadomo, że to się zmieni. Póki co jednak w poprzednich metatestach, jak się uda, zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy, my nie dzwoniliśmy od razu do gry, tak, ani nie pisaliśmy, bo często jest jednak pisanie na różnych komunikatorach i maili. To nie jest tak, że wydawnictwo jakby to nie interesuje, natomiast my też no, wiedzieliśmy jakby co bierzemy i w przypadku akurat Sand is the Soul, to generalnie wszyscy są grą zachwyceni i no, czekamy jak to po prostu wyjdzie, natomiast pilnujemy przy developmencie bardziej, żeby to no, działało wszystko dobrze, było robione mniej więcej w harmonogramie i na czas, czyli wszyscy nawzajem się pilnują po to, aby na koniec nie było stresów.
powiedzmy w takim razie jeszcze parę słów, ponieważ nasz czas powoli się kończy. Co jeszcze aktualnie z bliskich premier w waszym portfolio? Tu jeden z tytułów, o których chyba musimy powiedzieć, to Indigo, czyli gra pozwalająca spojrzeć na świat oczami osoby cierpiącej na depresję. Bardzo nietypowy projekt. Tak, projekt jest bardzo nietypowy. Uznaliśmy, że no, generalnie jest to dość ciekawa gra i widzieliśmy ją w dużej części tak naprawdę z ciekawości zobaczyć, jakby co się stanie, ponieważ tak naprawdę może gdybyśmy, nie wiem, mieli budżety rzędu, nie wiem, 100 milionów dolarów, to wtedy moglibyśmy próbować zrobić coś, co na pewno się sprzeda, typu nie wiem, Call of Duty, tak, czy Battlefield, bo nie wiem, kogo mamy na sali, czy chcieli Call of Duty, czy Battlefielda. Czy RPGa w fantasy w świecie słowiańskim. No tak, na przykład. Natomiast no, bardzo mocno wierzymy, że no, generalnie jednak jakość się broni, jeżeli my załatwiamy dotarcie do tych ludzi, których tego typu gra interesuje. No to w jaki sposób Indigo tutaj ma tych graczy, by się przekonać oryginalnością? No w dużej części oryginalnością tak, że liczymy na to, że no, temat złapie gdzieś tam. Regina Celi. Regina Celi. Sama siebie ciekawa. Co jeszcze w najbliższym czasie od Fandog Games? Co jeszcze? No generalnie pracujemy łącznie nad 20 tytułami i z tego co pamiętam, teraz przesunęliśmy to, że na koniec roku powinniśmy mieć jeszcze symulator transportowy. Offroadowy. No i ciebie. Tak naprawdę staramy się, żeby gdzieś na końcówkę tego roku jeszcze zmieścić jedną czy dwie rzeczy, natomiast tak naprawdę to bardzo ryzykowne jest gdzieś ogłaszanie tutaj z wyprzedzeniem. Aha, tak, no, zaryzykować przynajmniej ja z pytania. Swoimi tytułami, propozycjami. Rzeczy właśnie raczej wyróżniające się najbardziej w danej kategorii, wyróżniające się czy raczej będące poza kategoriami. Jeśli przyjdą, gdzieś tam łączą to też jest dość charakterystyczne dla tego segmentu, w którym my się poruszamy. No, to nie są na ten moment produkcje milionowe, tak, tylko no, mają skromniejszy, tak, znacznie budżet. I to jest to miejsce, w którym rzeczywiście no, duże znaczenie ma i pomysł, tak, innowacyjność, albo na przykład właśnie po raz kolejny poruszenie dawno nieruszonego gatunku na fajny sposób, więc no, my wierzymy jakby w swoje siły tutaj marketingowo-sprzedażowe i też zakładamy, wiemy, że nie wszystkie projekty wyjdą. Zakładanie, że wszystkie projekty się sprzedadzą dobrze, byłoby to nie odwiedziło. Natomiast chcemy wypuszczać takie rzeczy, które rzeczywiście bramy, będą fajne i będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że okay, nawet jeśli nie sprzedało się tak dobrze, jak miało się sprzedać, no to jesteśmy jakby z tego zadowoleni. Ta gra jest fajna. To w takim razie głos jeszcze do panów. Nad czym aktualnie na swoich grach pracujecie? Co chcecie w nich jeszcze na chwilę obecną opracować, unowocześnić, poprawić? Nad czym? Obecnie Panie Duch, dam moje ciebie. Do przygotowania, później udźwiękowienie i wracamy od początku, poprawiamy animację, dodajemy smaczki i różne ciekawostki. Przygotowienie tego wszystkiego szkieletu, który już macie mięśniami. Czekam w takim razie na efekty, czekam na kolejne zapowiedzi ze strony fanów. Będziemy 20 tytułów już w portfolio, macie nie wszystkich. Mówicie, a ta lista będzie się sukcesywnie poszerzać, przynajmniej takie macie plany. Tak, plany są bardzo duże, natomiast tak jak na samym początku powiedziałeś, gdzieś jest następna premiera. Jeżeli bardzo dużo rzeczy się spiętrzy na raz, to nie wyjdzie za dobrze. Więc w tym momencie staramy się zobaczyć jakby z tym, co mamy i potraktujemy owszem nowe tytuły, ale już czekamy, zapraszamy na współpracowanie od nowego roku. Czyli czekamy w takim razie na propozycje dla PC-towców, ale na konsolę też się coś trafi. Tak, na konsolę też będą te i mobilne też będą. Tak? Więc można będzie też znaleźć nasze gry w różnych, na różnych fajnych rynkach. Tak? Radio kończyk. Więc to jest coś nad czym bardzo mocno pracujemy. No to jest coś. Tam makry jest złość. Pracujemy z tymi rynkami
Ona podnosi. Dziękuję za udział w audycji. Aleksander Sierżanka, Fatdog Games. Dziękuję także panom Tomkowi Rusieckiemu, Pawłowi Brągoszewskiemu i Pawłowi Flancy z Warsaw Games. Dziękuję. Warsaw Games, czyli gra Dream Alone. Dziękuję także za uwagę. Ja, Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przełożenia kontaktów, SMS-ów, co ja dziś informatyk jestem. I może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę. Co? Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynację EMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynację EMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynację EMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynację EMET polecany przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Weekendowa! Okazja witaminowa! W ten weekend Fritter banany aż 37% taniej. Tak jest! Teraz banany Fritter w supercenie tylko 2,49 za kilogram. Tak, jedynie 2,49 za kilogram. Lidl, co ty, coś nowego. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Witam sąsiada. A sąsiad to tak bezpośrednio. Przeprowadził mnie szczepienie. Dzień i w bardzo też gorąco polecam sąsiedzi. Powie pan, znacie wieku uwikłania, bo grypie mogą być bardzo poważne. A nawet śmiertelne. Żona od 30 lat wysyła mnie na szczepienia, a ja zabieram ze sobą dzieci, a teraz to nawet wnuki się szczepią. Rośnie liczba zachorowań na grypę. To ostatni moment, aby zaszczepić się i uchronić przed następstwami choroby. Nie ryzykuj, zaszczep się już dziś. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Za naszymi oknami jesień. Nasza ulubiona to ta złota, słoneczna i kolorowa. Ale jesień bywa też zimna, szara i ponura. Starość, nazywana często jesienią życia, też może mieć różne oblicza. To, czy będzie pogodna, w dużej mierze zależy od nas samych. O tym, jak dbać o siebie, aby podeszły wiek nie ograniczał normalnej aktywności, rozmawiać będziemy z gośćmi programu Na Zdrowie. Zapraszam już dziś po godzinie 16:30. Do usłyszenia, Elwira Kaganowicz. Rozpruwacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18:15. Vamos! Autopromocja. Sprawca został zatrzymany. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Obóz rządzący stanowi jedność. Jestem przekonany, że w tej jedności uczestniczy także prezydent. Podkreślił Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji liderów Zjednoczonej Prawicy. Jesteśmy jedną rodziną idącą w jednym kierunku, dodał prezes PiS. Jesteśmy tutaj razem. Reprezentujemy wszystkie trzy partie, które tworzą obóz Zjednoczonej Prawicy. I sądzę, że to jest bardzo ważne. Jesteśmy razem, jesteśmy ciągle razem i razem idziemy tą drogą, którą wybraliśmy już przeszło 2 lata temu i
która prowadzi nas, to dzisiaj już jest ewidentne, do sukcesu. Szef Polski Razem Jarosław Gowin powiedział, że obóz prawicowy nie tylko zachowuje jedność, ale również się rozszerza. Ta jedność jest faktem, ale przed nami kolejne wyzwanie. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest nie tylko zjednoczony, ale wkrótce zacznie się rozszerzać. Przystąpią do nas nowe środowiska, środowiska republikańskie, środowiska wolnościowe, środowiska chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpi do naszego obozu wielu, wielu samorządowców, którzy dostrzegają w działaniach naszego rządu szansę dla swoich małych ojczyzn. Mamy bardzo ambitny plan dla Polski. Jestem przekonany, że działając wspólnie i razem będziemy gotowi go zrealizować, powiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jesteśmy razem i dzięki temu możemy razem realizować wielki projekt dobrej zmiany w Polsce. Realizować nasze zobowiązania, które zaciągnęliśmy wobec naszych wyborców, udowadniając, że demokracja działa, że mandat demokratyczny ma dla nas swoje znaczenie i zobowiązanie, które pozwala nam je realizować właśnie przez to, że tworzymy wielki obóz Zjednoczonej Prawicy z największą formacją Prawa i Sprawiedliwością, ale też dwoma, choć mniejszymi, to ważnymi ugrupowaniami, Polską Razem i Solidarną Polską. Teraz przenosimy się do Łodzi. Platforma Obywatelska zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, zlikwiduje urzędy wojewódzkie. Program największej partii opozycyjnej przedstawił na konwencji krajowej PO lider ugrupowania Grzegorz Schetyna. Jak przekonywał, obecne uprawnienia wojewodów krzyżują się z uprawnieniami marszałków. Samorządy mają pomagać każdemu obywatelowi w budowie dobrego życia. Ale żeby mogły to robić, muszą mieć do tego odpowiednie kompetencje, narzędzia i środki. Dlatego zlikwidujemy urzędy wojewódzkie. Grzegorz Schetyna zapowiedział też 13. emeryturę i rozszerzenie programu 500+. To co Schetyna mówi, Niemiecka grupa antyterrorystyczna zatrzymała w jednej z dzielnic Monachium 40-letniego mężczyznę podejrzanego o pomoc z nożem w ręku na wielu ludzi. Jak poinformowała policja na Twitterze, trwa śledztwo mające wykazać, czy zatrzymany to faktycznie sprawca ataku na przechodniów. Na podstawie opisu świadków policja ustaliła rysopis podejrzanego mężczyzny, który z Monachium przed południem dlatego tu cztery osoby. Tak, wbijał go w piwo, po dokonaniu napadu, żeby się nie na rowerze uciekać. Natychmiast zorganizowano akcję pościgową z użyciem helikopterów. W okolicy tam, dokonania przestępstwa policja przez megafony apelowała, aby mieszkańcy nie wychodzili ze swoich domów. Po kilku godzinach antyterroryści z grupy SEK złapali podejrzanego. Dokonano zatrzymania, ale ciągle nie mamy pewności, że jest to poszukiwany nożownik z Monachium, powiedział rzecznik prasowy monachijskiej policji Marcus Dalla Gloria Martins. Ciągle na razie nie mamy na 100% pewności. Polskie Radio, Berlin. W Czechach zakończyły się wybory parlamentarne. Mieszkańcy kraju wczoraj i dziś wybierali 200 członków Izby Poselskiej. Pierwsze wyniki powinny być podane późniejszym popołudniem. Według sondaży najwięcej głosów ma zdobyć partia ANO Andrzeja Babisza. Do parlamentu może wejść łącznie 8 partii. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuacja obecnej koalicji tworzonej przez socjaldemokratów, chadeków i właśnie partii ANO. W porównaniu z ubiegłym rokiem dwukrotnie wzrosło zainteresowanie cudzoziemców kupnem nieruchomości w Grecji. Największy wzrost liczby nabywców na mieszkania i domy zanotowano wśród Chińczyków i Turków. Trzykrotnie więcej Chińczyków chciało w tym roku nabyć nieruchomość w Grecji. Jeden z chińskich inwestorów kupił 100 mieszkań w upadającej dzielnicy w Atenach, które później sprzedał i obecnie szuka do nabycia kolejnych. Z kolei zainteresowanie Turków skupiło się głównie na Salonikach. To w tym drugim co do wielkości greckim mieście cudzoziemcy najczęściej szukali w ostatnich miesiącach lokali do kupienia. W dalszych kolejnościach cieszyli się południowe przedmieścia Aten, które poza Chińczykami Mogę szczęśliwie zabrać tę maliką wiecie, czy legendański zmierzył się z Lechem.
Poznania. A Mam nadzieję, że nie zawiodę was z debaty nie tylko dla siebie, ale że wrócę do nowego kraju, uprawniony tytuł, który straciłem na Polsce i nie wrócił do WCR, więc mam nadzieję, że zawiodę was, mam nadzieję, że nie złotniczę do WCR. Dążę gdzieś tam do celu. Pojedynek udany bez jedna. Odbędzie się także w ramach cierśnia na Olimpiadę na Olimpiadę. Basen nazywany Skłem Lockoutu. To jego bukmacherze wskazują na zdecydowanego zwycięzcę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa na antenie Polskiego Radia 24. Robert Tarka. Minęła godzina 15.08. Spędzę z Państwem czas do godziny 20. A w pierwszej godzinie porozmawiamy m.in. o konwencji POI, briefingu Zjednoczonej Prawicy. Następnie o wyborach w Czechach. A pod koniec godziny zajmiemy się reformą szkolnictwa wyższego. Gorący temat. A na antenie witamy gościa Polskiego Radia 24, Macieja Chutkiewicza z tygodnika Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, Grzegorz Schetyna twierdzi, że chce zmienić styl sprawowania władzy, a Jarosław Kaczyński z kolei twierdzi, że jesteśmy razem i będziemy iść w jednym kierunku. Któremu z tych dwóch panów bardziej pan ufa w tych deklaracjach? No to rzeczywiście dobre pytanie do publicysty, któremu politykowi bardziej się ufa. I powinniśmy chyba na nim nie odpowiadać. Natomiast myślę jednak, że przekonują bardziej mnie słowa liderów Zjednoczonej Prawicy. Oni postawili na twarde fakty, pokazywali sytuację gospodarczą Polski, pokazywali, czy mówili w zasadzie o faktach, które w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich już latach mają miejsce na terenie Polski. Mówili też o tym, że rzeczywiście są zjednoczeni, że to jest Zjednoczona Prawica i prezydent także jest z nimi, czy z nami, mówiąc z ich perspektywy. To zresztą jest bardzo ciekawe w kontekście tego niedoszłego, czy doszłego konfliktów dotyczącego sądownictwa. Natomiast jeżeli chodzi o Grzegorza Schetynę, no, słuchałem jego wystąpienia na Hanny Zdanowskiej, która przez samy Chłodzień oceniana jest jednak jako bardzo antyobywatelska prezydent, która nie poświęca uwagi stanu mieszkańcom. Więc bardzo się dziwię, że akurat tam była ta konwencja. Natomiast posłuchałem Grzegorza Schetyny, który mówiąc szczerze, obiecywał gruszki na wierzbie. Ja jestem w wielkim szoku, że no, postawił aż tak totalnie na to, w jaki sposób zdobyć władzę. To znaczy on obieca wszystko każdemu. Takie jest moje dzisiaj myślenie na temat tego, co on powiedział. Nie wiem zupełnie, skąd mógłby wziąć na to wszystko pieniądze, nie, czy nie wiem, jak chciałby zmieniać się ustrój, likwidując wojewodów i tak dalej, i tak dalej. No, moim zdaniem, chociaż w zasadzie on wyglądał dobrze i pewnie mówiąc to, co mówił, i tutaj muszę przyznać, że był dobrze przygotowany, to jednak ten program, który tam próbował zarysować, wydaje mi się bardzo nieprawdopodobny do spełnienia. Musimy wrócić do urynkowienia polskiej gospodarki. Platforma Obywatelska proponuje Polkom i Polakom wielki projekt Twoja, akcja Twoja Polska.
po odsunięciu obecnej ekipy od władzy dokonać